Cześć! Dziś jest sobota i mam ochotę na potomstwo koguta, takiej postaci. Dziś les œufs cocottes, bardzo prosty przepis francuski, arce prosty, arce słynny, arce dobry. Cocotte to znaczy rodzaj takiego garnka żeliwnego, małego, który może iść do pieca, ma taką pokrywę. Ale to też jest dziewczyna. Ma poule, czyli kura, to też jest dziewczyna po francusku. Także proszę nie pomylić, tutaj nie będziemy mówić o dziewczynach, nawet dziewczyn tego koguta, tylko właśnie o zekokot. Na dzisiejszy przepis zekokot potrzebuje śmietany, gęstą, 30, polsko, francuska, może być, jedno i druga, nawet. Jajka od kur wolnych, bardzo istotne. Jakoś, nie wiem, czy to zmienia naprawdę istotnie smak, ale ze spraw etycznych. Ja lubię kury i potomstwo tego koguta biega sobie na wolności. Nim trafi do naszych talerzach i wnętrznościach. Śmietana, jajka, następnie gałka muszkatołowa. Bardzo dobra, aromatyczna, do śmietany uwielbiam. Sól i pieprz. Lubią się, kochają się bardzo, my też ich kochamy. To jest podstawa. Następnie mogę dorzucać ewentualnie trochę szynki w kawałkach. Zrobić fajny dodatek z pieczarkami i porem. Jeszcze do tego, obok moich jajek, chcę mieć coś więcej, bo jest nas trzech dzisiaj, dużych mężczyzn, głodnych bardzo po całym tygodniu pracy. W końcu bawimy się, jest sobota, więc będą ziemniaki, polskie prawienówki, trochę brudne, do umytrza. Do tych ziemniaków cebula, też polska, piękna, okrągła, prawie jak w cyrkusie. Trochę mąki, której mi tu brakuje, ale zaraz ją znajdę, gdzieś tam. I masełko, bo avec le beurre tout est meilleur, jak powiedział mój dziadek, zawsze to powtarzam. Z masłem wszystko lepiej smakuje. Też sól, pieprz, trochę szczypiorku do dekoracji. I mamy to. Czyli przepis, gotujemy. Nas jest trzech, więc robię chyba na trzy sposoby te zekokot. Pójdzie szybko, sprawnie i bardzo smacznie. Ale jako dodatek, bardzo super szybki przepis z ziemniakami i od tego zaczynamy. Ziemniaki po bretońsku, można by powiedzieć, à la breton. Ziemniak już obrany, jakikolwiek ziemniak zrobi dobrą robotę. Tniemy na pół i w kawałki, już takie mniej więcej. Nie muszą być super regularne, ale jednak żeby grubość była raczej ta sama, to wtedy odpowiednio się będą gotować. Ziemniaki pokrojone. Jeszcze mam jedną rzecz do krojenia i mogę się zabierać do robienia ziemniaków breton, czyli à la breton, czyli po bretońsku. Cebulę też pokroję w piórkach. Masło od dziadka. Mój słynny przodek Mikołaj Rej kiedyś powiedział, że chłop robotny i baba peskata zdobędą chociażby pół świata. Ogień pod garnkiem. Nie wiedziałem, że cebula ma pióra, ale okazuje się, że ma, to bardzo fajnie, bo w takim razie nasze ziemniaki będą nam przypominać koguta, jego potomstwa. Biorę ziemniaki moje i dorzucam do mojego garnka. Też zostawiam na 3-4 minuty. Mieszam cebulę, żeby ta cebula nie została na dnie. Mąka Vincent, bardzo istotnie. Bo tylko Van Gogh umiał mąki zrobić. Wszyscy to wiemy w kuchni. Największe szefowie o tym mówią codziennie. Około 1,5 łyżki mąki na tą ilość. Mieszam. Teraz doprawić solą. I uwaga! Woda! Do poziomu. W pyrekrze, dlaczego nie? I do poziomu. Nie za dużo tej wody. By przypadkiem na dole się nie spaliło. Najbardziej nowoczesna technologia kuchni nowoczesnej i teraźniejszej, pokrywka. Pokrywka raz,
Mam 15 minut, to bardzo dobrze, bo właśnie tyle mniej więcej mi wystarczy, żeby dokończyć resztę roboty. Jako dodatek do jednego z moich jajek zrobię pory z pieczarkami. Zdejmiemy ćwiartki w ten sposób. I w ten sposób. O. Teraz mogę go fajnie umyć. Wszystko otworzymy. Bardzo dokładnie umyjemy. Jest umyty. Klas. Tutaj te największe liście wycinam. Por już mogę pokroić. Od razu mam super ćwiarteczki. Por ma dużo rock'n'rolla w sobie. Może tego jeszcze nie zauważyliście, ale ma. Apla. Super smak. Dużo naprawdę potężnego aromatu. Fajnie zastępuje cebuli. Każdy Grek o tym wie. Od razu idealnie pokrojony. Polecam wszystkim ten mój sposób. To jest proste i dobre. To pora. Pora na pieczarka. Pieczarki kroimy też w kawałki. I takie plastry. 3-4. Nie za cienkie. Sprawdzę moje ziemniaki. Czy przypadkiem nic się tam nie pali. Chodzi o to, żeby ziemniaki napiły się tej wody. Więcej niż ta woda się wyparowała. Jeszcze do krojenia mam ząbek czosnku, albo nawet i dwa. Dosyć drobno, ale z kolei znowu nie musi być za drobno. Koniec z krojeniem. Bardzo dobrze, duży nóż jest już zmęczony. I od czego zaczynamy smażenia? Od oliwy albo od masła. A że oliwy nie ma, to będzie masełko. Włączam ogień średni. Trochę masełka. Masełko niech się topi. Masło prawie stopione. Fajnie bąbelki zaczyna tutaj się pojawić. Fajnie pachnie, jeszcze nie jest masło orzechowe, ale zaczyna być ten zapach. Wrzucam pieczarki. Zaraz usłyszymy, jak woda od nich zaczyna odparowywać i mieszać się z masłem i stworzyć taki super fajny sosik. Mam około 2 minutek, to bardzo dobrze mogę wykorzystać ten czas. Mam takie miseczki żaroodporne. Na taką miseczkę to myślę, że 2 jajka nam wchodzą. Jak macie trochę mniejsze, to możecie zrobić na 1 jajko. Tradycyjnie 1 jajko się daje. Zobaczymy. Ile wyjdzie, tyle będzie dobrze. W międzyczasie łyżka drewniana wraca. I teraz brudzę troszeczkę ręce. Biorę kawałeczek masła i smaruję. Każda miseczka fajnie smarowana. Łyżka wraca do akcji. Możemy zrobić, o, profesjonalnie. Widzimy piękny kolor. Opla, pieczarka poleciała. Myślała, że jest kogutem, ale nie jest nim. Prawie czasna pora. Nim będzie druga pora, dorzucamy czosnek. W ten sposób. Smażymy nie za długo, ale musi jednak trochę swój aromat tutaj podzielić się tym pysznym sokiem. W tym masełku wraz z tym sokiem z pieczarek. A teraz pora na por. Druga pora nadeszła. Ale się robi zielono i fajnie. Jak na nasze 4 jajka, to jest oczywiście dużo za duża porcja. Ale ja lubię gotować tego typu rzeczy. Per patelnie, a nie per garść. Zawsze zostaje. Na jutro może być świetnie do wykorzystywania jako dodatek do ryby na przykład niedzielnej. Smażymy jeszcze chwilę, niech por nam się zeszkli i będzie wszystko gotowe. Czas doprawiać solą i pieprzem. Sól, pieprz, szczypta. Jeśli dodaję tutaj śmietanę i trochę gałki muszkatołowej, a jeszcze białe wino, nim to zrobię, to mam świetny sos. Ale akurat śmietania i gałka będzie do jajka, więc nie dodaję. Śmietana gęsta, najlepiej 30. Jedziemy. Dwie łyżki śmietany. Jajko. Sól, pieprz i to jest klasyczna wersja. Druga wersja. Śmietana. Raz. Dwa. Liczyć 1 łyżkę śmietany na 1 jajko. Gałka muszkatołowa. Końcówka noża.
Szynka. Kawałki. Jajko. Raz. Jajko. Dwa. Jeszcze raz przypominam, kury mają być wolne. Nie wolno, żeby kura nie była wolna. To w końcu potomstwo koguta. Sól. Pieprz. Drugie jajko kokot. Gotowe. Fajny kolor. To wszystko popracowało. Dodam tylko trochę soli, trochę pieprzu, klasycznie. Por z pieczarkami. Jajko. Nożem trochę mieszam, żeby to jajko dotknął śmietany. Już to trochę połączyło. Nie rozbijam żółtka oczywiście. I wolę, żeby te żółtka były po środku niż na bok. Ale nie chcą, nie zostaną na bok. Sól, pieprz. Czwarta miska dla przyjaciela nieznanego. Robimy eksperyment. Śmietana. Raz. Dwa. No i jedziemy. Szynka. Pałka. Pałka noża. I por z pieczarkami. Jajko. Sól. Pieprz. Piec. 180 stopni. Power. Temperatura 180. Piec się grzeje. Czas na pół miski. Zobaczymy, czy się pomyliłem. Nie pomyliłem się. Dwa pójdą tu, a dwa pójdą tu. Nasze jajeczka, potomstwo koguta, lubią się kąpać. Kąpiel wodna. Do połowy. Drugi tak samo, bo jeszcze nie umieją pływać. Jajka do pieca. Teraz bardzo istotna sprawa. Białko ścięte, żółtko miękkie. 7-8 minut. Sprawdzimy, patrzymy. 7-8 minut patrzeć. W międzyczasie sprawdzę moje ziemniaki. Zmniejszyłem trochę ogień. Nie ma oporu. Dobra, jest pora. Świetne. Idealnie, takie miękkie, takie prawie rozpadające się, ale jeszcze nie. Stopień gotowania super. Pamiętajcie, nie podajemy, jeśli nie spróbowaliśmy. W końcu chodzi o potomstwo koguta. Miękkie. Idealne. Smak tego sosu. Boskie. Sprawdziłem kilka razy, minęło więcej niż 8 minut, dlatego że są dwie łyżki śmietany, dwa jajka, więc jakieś 15-16 minut spokojnie czekaliśmy. Ale już jest gotowy. Uwaga, wyciągam bardzo szybko, bo jest super gorące. 3, 4. Raz. 3, 4. Dzieci, tego nie robicie. Damy też tego nie robią. Sprawdzamy stopień pieczenia. Miękkie żółtko, a białko ścięte. Idealnie. Teraz mamy fajną zabawkę. Nie wiadomo, który jest który, można zacząć obstawić. Czas składać talerz. Miseczka. Ziemniaki gorące. Idealnie ugotowane. Kontrol jakości. Miękki ziemniak. Nie ma oporu. Pyszny sosik nam się zrobiło. I pierwsza miska dla kolegi. Idealny na mecz. Do takiej miseczki potrzebna jest oczywiście osobista dekoracja. Wybieram szczepiorek. I proszę, na sobotnią noc z kumplami. Potomstwo koguta. W śmietanie. Ziemniaki po brytońsku. Aleluja! Jeśli w sobotę jesteście jeszcze głodni, to mam drugą propozycję. Potomstwo kury w innej wersji. Jajka mimoza. Super prosty przepis. Jajka na twardo, majonez, żółtka do majonezu. Faszerujemy z powrotem nasze połówki białka i podajemy z dowolną dekoracją. Bardzo prosty, super elegancki. Może być do koktajlu, do grillu, gdzieś na zewnątrz. Domowo, fantastyczne. Potomstwo kury numer 2. Wrzątek. Jajka. 8 sztuk, 16 połówek. Musztarda, ostra, dwa żółtka, sól i pieprz, ocet, białego wina najlepiej,
może być jabłkowy, coś kwaśnego. Jak nie ma octu, może być sok z cytryny. Wrzątek jest, jajko, idziesz się kąpać. Na twardo 8 minut do 10, jeśli mamy bardzo duże jajka. Jedziemy. Trzeba zrobić majonez. Miska. Sypaczka. Żółtka. 2. Musztarda ostra. 2 łyżki. Żółtka. 2. Mieszam. I teraz bardzo powolutku doleję olej. Istotna sprawa, wszystkie te trzy elementy muszą mieć tą samą temperaturę. Najlepiej pokojową. Kremowa idealna. Majonez prawie gotowy, wystarczy go doprawić solą. Dwie szczypty, pieprzem i octem, odrobinę. 3-4 kropli. Dokładnie mieszacz, łyżeczka, próbka pierwsza. Idealne. Jajka obierać. Jajka na pół, wzdłuż. Przy okazji kontrola jakości. Białko ścięte, żółtko twarde. Jajka ugotowane, żółtka do miski. Żółtka na sitku drobnym. Zgniatamy je przez sitko. Można to robić widelcem w misce, ale tak to wyjdzie po prostu drobniej, fajniej. Im drobniejsze sitko, tym lepiej. Białka poukładać. Majonez. Wyjdzie z lodówki. Konsystencja idealna. Kremowy, gęsty. Na tą ilość ja bym powiedział 2 łyżki. Może 3. Mieszam. Druga łyżka. Trzecia łyżka. Już jest ta bardzo lekka pasta z żółtek i majonezu. Kontrola. Idealne. Nic więcej. Teraz faszerowanie. Możemy faszerować łyżką, ale możemy również poświęcać worek taki i zrobić z niego worek cukierniczy i wyciskać bardzo ładnie. Czego właśnie zrobimy. Otwieramy. Istotnie jest to, żeby właśnie go tak otworzyć, żeby móc faszerować. Dajemy od razu na dół. Ostatnia kontrola. Perfekt. Jakie to dobre. Dajemy wszystko tutaj. Masa do mimozy jest bardzo prosta, ale można zawsze ją troszeczkę wzbogacić, na przykład pietruszką, szczypiorkiem, papryką wędzoną, ostrą. Do koloru, do wyboru. Ale tego nie zrobię, dlatego że chcę udekorować moje jajka właśnie różnymi smakami. Dekoracja z szuflady. Łosoś wędzony, chips z boczku wędzonego, kawior. Zacznijmy od tego, co najprostsze. Pietruszka. Parsipala, jak to się mówi po francusku. Trochę tu, trochę tam. Łosoś wędzony. Można takie koreczki robić. Bardzo drobne. Kawior. I chipsy z boczku wędzonego. I voilà, super talerz jajek mimoza dla przyjaciół po sobotnim meczu. Potomstwo koguta jeszcze zapieje.